Witajcie moi drodzy, ja jestem oczywiście Golzor i z samego początku wypada mi was przeprosić, bo moi drodzy odebrałem nagrody za Food Champions oraz Division Rivals bez was, nie na żywo. Natomiast nagrałem to wszystko i teraz macie w tle, że tak powiem, trafy. I muszę wam powiedzieć, że trafy mnie bardzo pozytywnie zaszokowały, bo biłem Silvera jedynkę Food Champions, bo po prostu na nic więcej czasu nie miałem. Oraz biłem rangę trzecią w dywizji pierwszej, więc też te paczki wcale aż tak dobre nie były. Ja oczywiście wziąłem wersje niewymienne, żeby zwiększyć sobie szanse. Tym bardziej, że jak wiecie, zbieram karty na to SBC o Optimus Prime Sokratesa. No i jak widzicie, w tych paczkach było naprawdę kozacko. Nigdy bym się nie spodziewał, że z tylu paczek będą ekrany, że będą dwa walkouty pod rząd z takich paczek. Byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Oczywiście niczego stąd sprzedać nie mogłem, także to są karty ewidentnie pod SBC, ale tak jak mówię, taki był też gdzieś tam z tyłu głowy plan, więc nie narzekam. Nie narzekam, bo one się na pewno przydadzą i przybliżają nas do wielkiej karty w moim składzie, jaką oczywiście będzie Sokrates Optimus Prime. Także dajcie znać, co wy w ten czwartek, za te nagrody za Food Champions i Division Rival dostaliście. Mam nadzieję, że przynajmniej tak samo dobrze jak ja. No w player picku niestety, jak tam widzieliście, nie było Robertsona, na którego bardzo liczyłem, ale wiedziałem, że szanse są bardzo nikłe, bo miałem tylko jednego player picka przez tego Silvera jedynkę. No i tam wyleciał ten Verdi, 84 overall, też nie ma tragedii, mogło być gorzej, no ale taki Robertson to by się przydał. No niestety zawsze, gdy gdzieś tam mniej gram tego Food Champions, jest fajna drużyna tygodnia, no to wtedy tak jest, że jest fajna drużyna tygodnia i ja wtedy grałem mniej i mam mniejsze szanse, nieważne. Moi drodzy, teraz już przejdźmy do sytuacji na żywo. Na żywo takiej, że też na sam początek tego odcinka przygotowałem dla was pewne SBC. Ale jest to właśnie SBC o Sokratesa. Postanowiłem wykonać SBC składu o ocenie 84. Bo jak tam widzieliście, z tych paczek wypadł m.in. Ben Mi. Miałem też tego Lale. No i generalnie tak wygląda skład, który przepalam w tym momencie. Większość z tych kart, wszystkie karty stąd trafiłem w paczkach, bądź miałem w klubie, także 0 złotych wydanych, a jako, że uda mi się to SBC wykonać, to dostaniemy oczywiście paczkę, dokładnie mega paczkę. Wykonaliśmy też kolejne SBC, kolejną cegiełkę do Optimus Prime Sokratesa. No i na taki dobry początek tego odcinka, jej dajcie nam walkout, żeby przed tym Food Champions, w którym będę przed chwilą grał, żebym poczuł moc. Niestety mocy chyba nie będzie, bo oj. W takim razie zapomnijmy o tej paczce i przejdźmy do Food Champions, które zaczynam właśnie teraz z wami na wizji. Celuję w Golda jedynkę Elite 3 w tym tygodniu. Zobaczymy, czy mi się uda. No może być też problem z czasem, bo mogę grać tylko dzisiaj i jutro, więc no zobaczymy, jak to pójdzie. Gold jedynka byłby bardzo dobry. Oczywiście Elita 3 byłaby czymś niesamowitym, ale równie dobrze może się skończyć tak, że zostanę na Goldzie 3, bo po prostu nie będę miał już więcej czasu. Zobaczymy. Mamy pierwszego rywala. No i zobaczmy, z kim na sam początek przyjdzie mi tutaj zagrać. Składy nie robią już na mnie wrażenia, moi drodzy, no bo grałem już z tak potężnymi składami, przede wszystkim graczami z top 100. Z potężnymi składami, że nie boję się niczego, tak? Chcę tylko zobaczyć ten skład i ocenić, czy tutaj będzie ciężej, czy łatwiej. Zobaczmy, skład pierwszego przeciwnika. Okej. No taka hybrydka, damy radę, myślę. Okej, jakieś tam zwody potrafi. Będzie trzeba pamiętać, że będzie mógł schodzić do środka, bo zrobi to w tym momencie. A teraz zobacz. No patrzcie, już mnie sędzia zaczyna irytować od 5 minuty, bo wychodzilibyśmy sam na sam teraz, panie sędzio. No, ja nie wiem. O, i 99 bramy ma Gabriel Jesus. No, to akurat fajna informacja, bo nie wiedziałem, także miejmy nadzieję, że w tym meczu Gabriel Jesus zdobędzie swoją setną bramkę dla naszego klubu. Byłoby bardzo fajnie. A sędzia, no co, no, proszę nie odbierać nam 100% sytuacji. Ależ tutaj teraz ma miejsca pan Mares. Mares strzela, broni Neuer. Dobra, zagrajmy ten rzut rożny w ten sposób. Felipe Anderson i Paul Pogba. 1-0. Dobrze, brawo. Mares poczekał na Sona i to musi być 2-0. Heung-min Son broni, bramkarz Gabriel Jesus. 2-0. Setna bramka Brazylijczyka dla naszego klubu. Jest dobrze po 35 minutach.
Uwaga, Marez, zawin tą piłkę, to jest słupek. Blisko, blisko jesteśmy szczęścia, bo wydaje mi się, że z 3-0 rywal by już nie wrócił. A tak to musimy walczyć o tę trzecią bramkę, ale po pierwszych 45 minutach, no jest optymistycznie. O, o, i takie rzeczy to ja lubię. Wyszedł z meczu, ziomek, elegancko, pierwsze zwycięstwo Food Champions. No to od razu bez zbędnych ceregieli przechodzimy do meczu numer 2 i tutaj jest bardzo słaby skład. Jak na ten etap FIFA to jest naprawdę bardzo słaby skład. Ale z podobnym składem zremisowałem na Ekstraklasa Games, więc nie mogę go zlekceważyć tak jak zrobiłem to tam. Zobaczmy, Paul Pogba. Paul Pogba, za daleko piłka, no. Koniec pierwszej połowy, moi drodzy, dramat. No dramat, jeden celny strzał przeciwko takiemu składowi. Nie wiem co się cholera jest na dzieje, nie mogę nic zrobić. Teraz zobaczmy, Gabriel Jesus jest już na skraju pola karnego. Gabriel Jesus w końcu, matko boska, 49 minuta, dziękuję. A teraz zobaczmy, bo będzie miał szansę tutaj Son, 2-0. O to chodzi, panowie, jesteśmy lepsi, mamy lepszych zawodników. No to trzeba to wykorzystywać, no czemu dopiero w drugiej połowie? Drodzy, jakaś 75 bodajże minuta, ja właśnie wpuszczam rezerwowy tercet, prowadzimy 2-0, no raczej nic się nie może nam wydarzyć złego już w tym meczu, ale profilaktycznie, wpuszczamy jeszcze świeżych zawodników, żeby może dobili rywala, strzelili trzecią bramkę i definitywnie wówczas zakończyli to spotkanie. Dobra, zobaczmy, Lozano sobie tutaj zbiegnie i teraz zagrajmy to w ten sposób. Gabriel Jesus, no było blisko, nie było to złe, no może jakbym to lepiej dopracował, w sensie to podanie, żeby było jakieś lepsze, to byłoby lepiej, a teraz wywalczyliśmy jeszcze rzut wolny, no rywal jest tarapatak, no tak naprawdę nie mógł mi zagrozić cały mecz, ale przez pierwsze 45 minut ja też nie mogłem mu zagrozić, więc to był taki mecz na remis. No na całe szczęście obudzili się na początku drugiej połowy moi zawodnicy, brawo Rio, no utrzymujemy ten wynik albo podwyższamy, nie widzę innej opcji. Zgrywamy piłkę, Irving Lozano, prostopadła piłka na Wernera, ładne przyjęcie Timo Werner, ładnie to wszystko wygląda, Rudiger, no matko boska, Rudiger przecina nasze akcje, panowie. Jak to w ogóle brzmi? Teraz fatalnie, za łatwo, matko boska, kryminał w obronie. Freddy Guarin, matko boska, to jest stary Freddy Guarin, 91 minuta, torpeda z 30 metrów. I to jest jedyny pozytyw tego meczu, właśnie ta bramka. No i koniec tego meczu, dokładnie tak, sędzia odgwizdał po raz ostatni. W słabym stylu, naprawdę w słabym stylu. Zdobywamy jednak zwycięstwo. No i trzeba patrzeć tymi kategoriami, że nieważne jak, ważne by zwyciężać. No szkoda tylko, że naprawdę, no jestem zażenowany moim występem z tak słabym rywalem, z tak słabym składem. Naprawdę, no tak grając nie osiągnę nic w tej lidze weekendowej na 100%. Także zagrajmy sobie na sam koniec jeszcze jedno, ostatnie spotkanko, Alisson na bramce. Tutaj upatruję naprawdę duże szanse w zwycięstwie, przez to, że jest Alisson na bramce. Reszta składu poprawna, są dobre nazwiska, ale naprawdę Alisson nie powinien go tutaj uratować. Powinniśmy go zniszczyć za to, że ma Alissona. Mówię zupełnie teraz poważnie. Mares odzyskuje piłkę, teraz Son, Kante, no może teraz, zobaczmy, jest tutaj Gabriel Jesus, nie ma bramki, no trawże w światło bramki. Zobaczmy teraz to dośrodkowanie, jest tutaj Son, no nie ma bramki, jak? Świetnie, Mare znalazł Andersona, 1-0, Boże, jakie to jest czasami proste. Brawo, Felipe. A teraz zobaczmy, bo Gabriel Jesus ma chrapkę na 2-0, Gabriel Jesus! Spalony, prawda? Prawda, że był spalony? Nie... Świetna piłka! Jak to broni ten Alisson? No ja pierdzielę, no! Gdzie? Gdzie żeś to podał? W ogóle o co tu chodzi? No gdzie on to podał, no? Nie, to jest nieprawdopodobne! Mam dość! Proszę, trafić bramkę!
proszę. Lozano, niemożliwe, niemożliwe, że Alisson broni takie rzeczy. No nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości na tym świecie, żeby Alisson wybranił takie rzeczy. Gdzie to znowu do tyłu grasz? Cholera jasna, no jeszcze Pogba. Proszę cię, Werner i Alisson znowu to broni. Gość oddał dwa strzały celne. Dwa strzały celne po dwóch akcjach z mojej winy. Ja mu dałem te dwie bramki. O ile w pierwszej wiem, co zrobiłem źle, za lekko przerzuciłem piłkę, to w drugiej nie wiem, dlaczego piłkę do tyłu aż tak daleko zgrał mój zawodnik. Zobaczmy, czy to jest tutaj na powtórce. No przecież to jest po prostu niepojęte jakieś. I Alisson, najgorszy bramkarz złoty w grze, nagle mu broni wszystko, nie? No to jest nierealne. Ja nie dowierzam w takie mecze. Nie, tutaj już jest końcówka tej akcji. W ogóle zobaczcie, ta piłka przechodzi pod nogą. Po prostu... Patrzcie, no patrzcie, kurde! Sito mięsnie jest nierealne. Patrzcie, nie pokażę tych moich sytuacji stuprocentowych z końcówki, nie? No po co, no po co? Lepiej pokazać obroniony strzał Alissona. No, zobaczmy, który to jest obroniony strzał? A, to jest ten. No tak, no, dla mnie to są nierealne interwencje Alissona, bo uwierzcie, ja nim kiedyś grałem całe Foot Champions. Gość nie obronił nic. Nic nie obronił. A gościowi wybronił teraz wszystko. To jest po prostu... Ja nie mam sił w takich meczach. Ja wiem, że przegrałem na własne życzenie. Inaczej, straciłem dwie bramki na własne życzenie. Ale ja naprawdę tutaj powinienem strzelić 5-6 bramek. Strzeliłem jedną. I ja nie wiem, jak to się stało. Ja mam dość i już teraz gwarantuję, że dogrywam Golda 3 i więcej nie gram, bo po prostu nie chce mi się grać po takich meczach. Naprawdę, w meczach, w których jestem 1000 razy lepszy, ja przegrywam takie mecze. Nie chce mi się. Dziękuję wam bardzo. Na razie.